serdecznie widom portalu WLC.pl, lepsza strona Włocławka w programie Włocławek, Mleko i Miód. Dzisiaj, słuchajcie, trochę zmieniliśmy osoby występujące. U nas debiutuje w studio Kamil Raus. Witam cię serdecznie, Kamil. Witam serdecznie. I moja stała ekipa, czyli panowie Tyberiusz Rajs i Tomek Gołębieski. Witamy. Drodzy panowie, dzisiaj parę tematów oczywiście dotyczących miasta Włocławka. Wszystko to, co miało miejsce ostatnio na włocławskich grupach. I zaczniemy od tematu, który chyba najbardziej poruszył ostatnio włocławską społeczność na grupie Włocławek i okolice. Tomek, ty byłeś autorem tego postu, tak przynajmniej się w moim odczuciu, że to najbardziej poruszył, czyli temat dziur na ulicy Lipnowskiej. Oczywiście dziury na ulicy Lipnowskiej, słuchajcie, to nie jest temat, gdzie te dziury są tylko na ulicy Lipnowskiej. One są w całym Włocławku, ale ta ulica Lipnowska jest taką ulicą pokazową. Tak jak są domy pokazowe, jak budują deweloperzy i można iść sobie je zobaczyć, tak te dziury na ulicy Lipnowskiej wyglądają jak ser szwajcarski, taki prawdziwy ser szwajcarski. I jak się jedzie, to się jedzie slalomem. No tak, ja akurat mieszkam na Zawiślu i jadąc tą ulicą musiałem zrobić zdjęcia i udostępnić to, bo droga reprezentacyjna, wjazd do Włocławka. Z jednej ze stron, prawda? Z jednej ze stron. Jak się jedzie od strony Szpitala Górnego, słuchajcie, to tych dziur w Szpitalu Górnym nie ma, ale są za to dziury od strony właśnie wjazdu od Szpitala Górnego, czyli na ulicy Lipnowskiej. I ostatnio też doszło do zdarzenia, znaczy przynajmniej wiem o jednym, bo takie zdjęcie do nas trafiło. Kolizja, która wyglądała na zdjęciach dość poważnie. Z informacji, które dostaliśmy od internauty, wynikało, że ktoś wpadł w dziurę, pękła opona, stracił panowanie nad tym samochodem i uderzył czołowo w inny auto. No nie byłam tam na miejscu, nie widziałam. To są informacje suche, które od kogoś dostałam. I teraz chciałam się Was zapytać, czy jeździcie po innych miastach i czy też gdzieś tam zauważycie dziury? Bo gdzieś tam internauci się wypowiadają, że nie tylko we Włocławku są dziury i tak dalej, ale... Bo ja jeżdżę i ja wiem, jak jest, ale Tyberiusz przed wywiadem powiedziałeś, że 2 dni zrobiłeś 1700 kilometrów. Widziałeś gdzieś takie dziury? Znaczy tak, powiem, jeżeli chcemy, to znajdziemy takie dziury, na pewno. Tylko że różnica polega na tym, że tam to trzeba je szukać, a u nas są po prostu wszędzie. Mówicie o wypadku, który był na ulicy Lipnowskiej. Mhm. Ja widziałem na ulicy Gruszyńskiej, na wiadukcie, gdzie samochód też uszkodził sobie koło, stał na poboczu i tam ludzie naprawiali, znaczy nie wiem, czy naprawiali koło, ale w każdym razie naprawiali jakąś usterkę. Niestety Włocławek wyróżnia się pod tym względem, jeśli chodzi o jakość dróg. Mhm. No takie znamienne jest to, co wspomnieliście wcześniej, że w miejscu, gdzie stoi tablica Włocławek, nagle te drogi są gorsze niż za tą tablicą. No pytanie do władz, dlaczego tak jest? Jak myślicie, dlaczego? Czy mi się wydaje, tak, układ akurat Zawiśla. Mhm. Zawiśle jest taką specyficzną dzielnicą, moim zdaniem, jeżeli chodzi o podejście takie rządzących. Zawiśle jest podłączone do Kazimierza Wielkiego. No. Traktowana jest po macoszemu? Tak, tak mi się wydaje, że jednak jest Zawiśle. Nie wydaje ci się, tylko tak jest. No właśnie, bo jest Kazimierza Wielkiego i Zawiśle, jeżeli chodzi o wybory. Po wyborach zostaje już Kazimierza Wielkiego. Zawiśle jest tak jakby usunięty. Jest czyli taki kopciuszek. Tak, jest Zawisłą. Mało znacząca, drodzy Państwo, jeżeli mieszkacie na Zawiślu, to wynika z naszej rozmowy, że mało się liczycie dla władzy. Przykro mi to stwierdzać. Nie o to mi chodziło, tylko że no tak w moich odczuciach tak jest nie tylko sprawa dziur, ale różnych innych też sytuacji. Niejednokrotnie były zgłaszane różne sytuacje, z tego co ja czytałem. Ulica Suszycka to jest chyba od 13 lat nie remontowana, bo kiedyś mnie proszono o interwencję. Ja tam próbowałam zgłaszać, robić zdjęcia, interweniować. Był jakiś plan chyba w zeszłym roku na zrobienie, ale chyba nic nie zrobili. Tomek, czy ty nic się... Nic nie zrobili. Droga także była, tak jest. Ale zaraz ktoś się odezwie, że jest po macoszemu. Już mamy zrobioną super grodzką. Witoszyńską. Ja myślę, że to jest jednak globalny problem naszego miasta, nie tyle tej konkretnej dzielnicy, akurat jeśli chodzi o drogi, bo to o czym mówicie, to może rzeczywiście tak jest. Ja absolutnie nie chcę na ten temat polemizować, bo pewnie tak jest. Macie większą wiedzę. Natomiast dziury są na Kruszyńskiej, na Jana Pawła jest, sam wpadłem któregoś tam dnia, w niedzielę bodajże, w ogromną dziurę, myślałem, że sobie zawieszenie urwałem. Także tych miejsc takich, gdzie te drogi są dziurawe, jest mnóstwo w naszym mieście.
I nieprawda jest, że jesteśmy, znaczy jesteśmy wyjątkiem, jeśli chodzi o to. No, i ty mówiłaś wcześniej, i ja ostatnimi czasy naprawdę dużo jeżdżę po Polsce i nie ma takich dróg w innych miastach jak u nas. No, ja niestety. Byłam dzisiaj w Inowrocławiu i byłam dzisiaj w Bydgoszczy i powiem wam szczerze, jechałam tą trasą z Inowrocławia do Bydgoszczy i chyba w żadną dziurę nie wpadłam. W poniedziałek jadąc ulicą Wysoką nie zauważyłam dziury i rzeczywiście wpadłam prawym kołem w tą dziurę. Później jechałam do Golubia Dobrzenia i tak się zastanawiałam, czy gdzieś po drodze na Golub Dobrzeń nie będę musiała stanąć, bo coś mi się uszkodziło z tą felgą czy z tą oponą i to mi gdzieś po drodze wyjdzie. Więc ja też dzisiaj zrobiłam, słuchajcie, ponad 300 km i największe dziury są tylko we Wrocławku, więc moim zdaniem to, co internauci piszą na próbę chyba obrony naszych władz, że jednak wszędzie indziej są dziury, to nie wiem, gdzie ci internauci jeżdżą, bo ja jeżdżę trochę po Polsce i tych dziur nie widzę. W każdym razie, czy nie powinno być ograniczeń prędkości? No ale powinno być ograniczenie prędkości ze znakiem ostrzegawczym, uwaga, wyboje. A po poście czy po tym wypadku nic się nie zmieniło. Cały czas wisi ograniczenie 50. A ograniczenie 50 to w ogóle jest bez sensu, które wisi, bo i tak wiadomo, że w mieście się jeździ w obszarze 50 na godzinę. A tam nie da się jechać nawet 50 na godzinę. I są naprawdę takie miejsca, które są autentycznie niebezpieczne i to dla, nie tylko dla naszych samochodów, ale dla naszego życia i zdrowia. Także warto by nad tym się zastanowić. Ja to rozumiem, że jakieś doraźne reakcje powinny być właśnie chociażby w postawieniu jakichś znaków ograniczeniu, czy może jakichś pachołków, które ograniczą możliwość wjechania w taką dziurę, ale no nie ma innego wyjścia, tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Najechaliście cyganką żabią, co teraz jest właśnie w slalomie, właśnie co jest, parking jest zrobiony z kostki brukowej, wydzielony, po którym teraz się jeździ. Jest strasznie, się jedzie po tej zmianie organizacji ruchu. No to jest... Znaczy, no, to, że te drogi są uszkodzone, to powiedzmy sobie, to nie wynika z tych dróg, które były robione rok temu, tylko to jest... drogi, które zostały zrobione jakiś czas temu, więc okres trwania tych dróg, tego asfaltu, no nie wiem, 4 lata, 5, zużył się. No tak, nie tylko asfalt, bo jadąc ulicą Kilińskiego, gdzie mam przyjemność przejeżdżać codziennie, gdzie jest ulica z kostki praktycznie, no jadąc rano do pracy, lubię jechać tą ulicą, bo się budzę. Po prostu się budzę, tak trzęsie, takie są dziury, że nie da rady tam przysnąć. I następnie wjeżdżając na rondo przy sądzie, wtedy już jest tak wyczerpany. No właśnie, powiedzieć. Piotrek Buszk ostatnio zgłaszał post, że były jakieś tam uszkodzenia przy ulicy Wojska Polskiego, ale Piotrek ma do ciebie pytanie, Kamil. Czy będziesz startował do Rady Miasta? Ja od razu odpowiadam, już z 3 komitetów dostał propozycję. Jestem jego rzecznikiem prasowym. Piotrek, jak chcesz do 4, żeby startował, to pisz do mnie albo dzwoni. Ale jeszcze drugie pytanie. Piotrka od razu przedstawię. Jak wam się podoba goły tors prezydenta pozującego do szczepienia? Widzieliście? Ale to może pytanie do prowadzącej jako kobiety. W sumie to się zaczęłam zastanawiać, wiecie, czemu pan prezydent wystąpił bez koszulki. I nawet widziałam to zdjęcie. Nie mnie oceniać nagie męskie torsy włodarzy, a tym bardziej w kwestiach estetycznych. Bo może bym ktoś się obraził, jakbym coś powiedział, albo ktoś, nie wiem, by się poczuł urażony, albo ktoś by, nie wiem, się zdenerwował moją wypowiedzią, bez względu na to, czy miałaby wydźwięk pozytywny, czy negatywny. Natomiast, no, jeżeli paniom się podoba i miało to na celu, nie wiem, zwiększenia ilości fanek tam pana prezydenta, no to może i to jest dobre posunięcie, no mnie nie przekonuje. Nie widziałam, żeby inny prezydent miasta robił sobie zdjęcie bez koszulki, no ale może jestem staromodna. W każdym razie panom nie chcieli się wypowiadać, Piotrek, natomiast ja mówię, że mnie takie pozowanie do zdjęć nie przekonuje. Inny PR, tak? Nie. Jakby była koszulka, myślę, żeby było przyjemniej. Znaczy ja bym wolał właśnie, żeby PR to był przy okazji jakichś działań, a nie odwrotnie. I tylko tyle powiem. No. W każdym razie PR jest trochę inny tutaj, niż byśmy chcieli, no ale no, nie możemy odpowiadać za czyjąś robotę. Chociaż tu akurat rzeczywiście PR jest przy okazji konkretnego działania, bo prezydent się zaszczepił. Także no tak. W tym przypadku rzeczywiście tutaj faktycznie... Ale znowu powiedzą, że krytykuje, bo on krytykuje, że ale nie miał PR koszulki. Prezydenta jest.
nie widzieliście na ostatnich przecież. No pisałam nawet w felietonie, że jest PR, że pan prezydent próbuje gdzieś odbudować nadszarpnięty wizerunek wydarzeniem, jaki to ostatnio miało miejsce. No ale dobrze, słuchajcie. Nie będziemy rozmawiali o panu prezydencie, nie będziemy mu robili reklamy za bardzo. Przejdziemy do innych tematów, które są związane z miastem. Tomek, akurat też cię dotyczy ten post, jesteś bardzo aktywny w social mediach i wstawiłeś ostatnio zdjęcie, znaczy nie wiem, czy ty wstawiłeś to pierwotne zdjęcie, gdzie były ustawione rowery, włowery. Słuchajcie, wracają włowery na Włocławskiej ulicy i to jest fajna inicjatywa, ja bardzo pochwalam, także można coś chwalić w tym mieście. Fajnie, że są stojaki do nich. Bo chyba nie było jakoś, ale nie? Nie wszędzie. Ludzie narzekają, że właśnie. No, też to jaki powinny być, żeby był porządek. No właśnie, i ja do tego porządku chciałam przejść, bo na jednym zdjęć, które zostało wstawione które było na Zawiślu, gdzieś tam przy jakiejś przychodni chyba, tak to było? To przychodni przy porcie, to jest przy wjeździe zaraz z mostu. Tak, były wstawione włowery, no i słuchajcie, jest ten stojak, gdzie są te włowery ustawione i jest pełno przy nim liści, jakichś śmieci, no i wygląda to... nieestetycznie. To słabo. Czemu słabo? No bo wynika z tego wszystkiego, że nie ma tutaj dobrego gospodarza, który widziałby te takie smaczki, nie? Tak wiecie, no jak idzie się po swojej działce i widzi się kawałek jakiegoś papierka, to chyba należałoby go podnieść. I tak powinno być w mieście, że osoby pracujące na rzecz miasta powinny zauważać takie rzeczy, które gdzieś nieładnie wpływają, tak? Czy waszym zdaniem bo później ktoś został... Tak, bo ten post był wstawiony na tą nieformalną grupę przedział Zawiśle, którą administruję. No. Nie po to, żeby skrytykować tu może władze czy nasze służby o porządek, tylko to był po prostu informujący, że mamy rowery i od 1 marca będziemy jeździć. No ale gro ludzi się odezwało w komentarzach, że sami to zauważyli, że rowery pięknie stoją, ale na brudzie z całego roku, niesprzątniętych liści, zielsko. Czy miasto powinno bardziej dbać o porządek w mieście? Władza miasta, urzędnicy. To jest bardzo szeroka kwestia i tutaj co już poruszamy problem tego rodzaju, czyli problem właściwego gospodarowania tym mieniem i w ogóle naszym miastem. Natomiast wydaje mi się, że wszystko by było w porządku, gdyby odpowiednie służby reagowały na takie informacje. W tym momencie jakby temat zostaje ucięty, tak? Mhm. Czy nawet my o tym wspomniemy, czy ktoś inny o tym wspomni i jeżeli w ślad za tym idzie odpowiednia reakcja, no to jest wszystko jakby prawidłowo. Tak powinno być. No, ale reakcja była. Bo zostało posprzątane. No bo i bardzo ładnie, szkoda tylko, że od razu. I dodałem te zdjęcia w następnym poście, chwaląc, że zostało posprzątane. No ale komentarze też były, że komentarz pana Macieja, który skomentował, że lepiej było zadzwonić niż zgłosić. No nie. Zgłaszam sprawę do urzędu od grudnia, telefonicznie, grzecznie, dotyczącą jednej z moich posesji. I niestety byłem zmuszony do napisania oficjalnego pisma przez portal internetowy, przez skrzynkę podawczą, no bo niestety panie z MZUKID-u, dawnego tego tam z DIT-u, teraz jak to tam się nazywa, zawsze brała do mnie numer telefonu i odzedzwę się do pana. I nie odzwaniały. I to jest tak właśnie z tym, żeby ładnie zadzwonić, grzecznie poprosić. Znaczy, to jest sprawa dosyć prosta dla mnie, tak? Bo trzeba się zastanowić nad tym, co jest swojego rodzaju hejtem. Czy informacja o zaistniałej sytuacji, czyli w tym przypadku o brudnych tych stanowiskach, czy próba zdyskredytowania w ogóle takiego działania. No wydaje mi się, że działanie obywatelskie właśnie polega na tym, że się interesujemy tym, co się dzieje w naszym mieście, że wskazujemy i gdzieś tam ta współpraca jakaś jest, a krytykowanie, znaczy hejtowanie tego typu informacji zawsze będzie, tak, bo się to komuś nie spodoba, bo lepiej siedzieć cicho, nie odzywać się, a najlepiej to w ogóle tylko pisać w samych superlatywach. No niestety nie. Można pisać w samych superlatywach, jeżeli są ku temu powody. Myślę, że nigdy nie będzie takiej sytuacji. I jakby, jeżeli urzędnicy czy władze jakby uzmysłowią sobie taki fakt, że nigdy nie będzie takiej sytuacji, bo zawsze będzie coś do zrobienia, zawsze będzie jakiś problem i czymś zupełnie naturalnym jest, że mieszkańcy, którzy się interesują naszym miastem, będą zgłaszać takie rzeczy. I wydaje mi się, że najbardziej właściwym słowem w tym momencie powinno być słowo dziękuję.
No tak, bo ktoś zgłosił. To ja teraz zgłaszam, szanowna władzo, jak się jedzie mostem od strony ulicy Grodzkiej czy Lipnowskiej, to od jakiegoś czasu leży taki, nie wiem jak to znaczy, znak taki, pachołek. I ktoś go w pewnym momencie chyba podniósł i położył już na chodnik, bo on leżał i no, mógł uszkodzić przejeżdżające auto, więc droga władzo, trzeba by się tym zająć, albo to sprzątnąć, albo postawić kolejne, albo... Nie naprawić dziurę. Albo naprawić dziurę, no. Ale no, jak ten... Przede wszystkim chyba. Nie wiem, kiedy to nastąpi, naprawa dziur, ale ten znak, czy tam pachołek może doprowadzić do jakiejś tragedii, jak ktoś będzie szedł mostem w nocy i go nie zauważy i się po prostu o niego potknie, bo on chyba leży na chodniku już teraz. I to leży już chyba z półtora tygodnia. I tak jadę co rusz i tak się zastanawiam, czy w końcu ktoś z naszych urzędników przejedzie, zauważy i weźmie go pod uwagę. No. A to jest to, co wspomniałaś o tym papierku, tak? Kto powinien podnieść papiery, które leży na ulicy? Takie proste pytanie. No, pierwszy, kto go zauważy. Jeżeli oczywiście się... No ja jestem nauczona przez rodziców, jeżeli na swojej działce mam papierek, to podnoszę. Druga rzecz, co wiosna, czy tam co lato, mam za swoim domem las państwowy. To nie muszę tego sprzątać. Chodzę i sprzątam śmieci, które tam leżą. Robię to ze względów ekologicznych, estetycznych, ale też dla swojego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa moich dzieci, moich sąsiadów, zwierząt, które są w lesie, bo dużo butelek szklanych leży po alkoholu. I to może powodować w okresie upału, pani Nina Bojakowska, on już leży troszkę czasu. No, pani Nino, ma pani takie same dobre spostrzeżenia jak ja. Ale to jest problem całościowy, bo ja na to patrzę szerzej. Bo okej, są od tego służby, ale tak, urzędników w naszym mieście jest X, plus mieszkańcy, którzy są zainteresowani porządkiem w naszym mieście. I ta informacja, jeżeli dociera do odpowiednich służb, to ona powinna być właśnie natychmiast wykonywana. A te wszystkie osoby, które gdzieś tam są zaangażowane w pracę miasta, tym bardziej się powinny interesować. I nie wychodzić z założenia, że ja jestem z innego wydziału, czy jakby jestem z innego osiedla. To jest nasze miasto, tak? My wszyscy powinniśmy się czuć gospodarzami tego miasta i wszystkim nam powinno zależeć. A takie reakcje jak ta, o której wspomniałaś, czyli taka dyskredytowania, po co to mówisz, nie twoja sprawa, nie odzywaj się, to właśnie powoduje, że przestajemy być czujni na takie sytuacje. No nikt się nie chce zgłaszać, bo boi się jakiegoś hejtu, krytyki ze strony właśnie urzędników, którzy tak piszą. Przestajemy być gospodarzami własnego miasta, a to każdy z nas powinien być gospodarzem własnego. Każdy z nas powinien zwracać uwagę. Dzisiaj też zwróciłam uwagę, jak grupa młodzieży, że nieładnie się zachowywała, szła przez jeden ze sklepów w centrum wzorcowni, zaczęli coś krzyczeć i miałam już do nich podejść, ale na szczęście się rozeszli. Należy zwracać uwagę, należy być społecznikiem i należy patrzeć nawet na takie rzeczy jak to śmieci, tak? Czy też leżą pachołki, bo to dla dobra nas wszystkich. Jeszcze jest jeden temat, który też został poruszony na grupie. Temat, który nie dotyczy bezpośrednio władz miasta. Ja mam taką propozycję w ogóle dla władz miasta. Jeżeli chcecie trochę podziałać na rzecz miasta, to ja proponuję panom prezydentom czy paniom prezydent, żeby od czasu do czasu pojeździły po ulicach, nie wiem, na rowerze i nie robiły jakiejś stałej trasy, ale posprawdzały, co w mieście nie działa, co trzeba naprawić i popatrzeć trochę. I oczywiście, no może nie róbcie z każdego takiego wyjazdu zdjęcia na dowód, tylko działajcie, bo ludzie to prędzej czy później zauważą, że działacie i to będzie dobre zagranie PR-owe. I tu będę wam przyklaskiwać, jeżeli takie działanie podejmujecie, bo ja nie widziałam, żeby któryś z prezydentów poza, czy tam pani prezydent, poza inwestycjami, które są wykonywane, poza zdjęciami pod pomnikami, nie objeżdżał miasta i nie sprawdzał, czy na osiedlach wszystko gra. A tak jak powiedziałam, takie zachowanie właścicielskie, jak każdy z nas powinien stosować, takie działanie właścicielskie, każdy powinien dbać o to, co jest w mieście. No ale... Wiesz, to się wiąże z dużym ryzykiem, tak? Bo jak przejdziesz po tym mieście i zobaczysz ogrom pracy, ile tu trzeba wykonać, to może rzeczywiście można dojść do wniosku, że lepiej jednak siedzieć w tym biurze za biurkiem i pewnych rzeczy nie widzieć. Tak jest po prostu wygodnie. No właśnie, ale słuchajcie, nie tylko Urząd Miasta ma problem z drogami, z chodnikiem w szpitalu wojewódzkim, ma też władza szpitala. Ten post już jakiś czas temu się pojawił, nie wiem, czy wy go widzieliście. Zdjęcie wstawił Joanna Modrzejewska wstawiła post. To ten post już wcześniej był, ja na niego zwróciłam uwagę. Jak się idzie, przechodzi się koło SOR-u, idzie się w stronę okulistyki,
Są, leżą kostki, od kostki tej brukowej, no i rzeczywiście osoby, które słabo widzą albo wychodzą po operacji, na przykład chociażby zaćmy, mają zasłonięte jedno oko, albo nie wiem, idą pod wpływem tropikamidu, który powoduje rozszerzenie źrenic i wtedy się bardzo słabo widzi, no mogą sobie się uszkodzić rzeczywiście. Joanna Modrzewska napisała, jakiś czas temu był post na ten temat. Ja też na to zwróciłam uwagę. Niestety nikomu nie przyszło do głowy uporządkować przejście do okulistyki wrocławskiego szpitala. Tam głównie chodzą ludzie starsi, słabowidzący, wracając z oddziału z zaklejonym okiem. Mówię to samo? Cud, że nie łamią tam nóg. Problem po czyjej stronie leży? Bo tak naprawdę wydaje mi się, że to nie jest kwestia no, chodzących, tylko kwestia, no, ja nie chcę tego bezpośrednio powiedzieć, ale to gdzieś chyba ci, co zarządzają, nieodpowiednie miejsce zajmują chyba, co? No bo jeżeli w szpitalu pani dyrektor nie potrafi przejść i zobaczyć tego problemu, no to tym bardziej prezydent miasta nie będzie widział dziur na ulicy Lipnowskiej, bo zawsze jeździ do Lubrańca, a nie w stronę Lipna. Jest to na pewno jakiś problem, ktoś powinien się tym zająć. No, ja nie będę oceniał, nie wiem, nie mam takiej wiedzy, kto jest za takie rzeczy odpowiedzialny, więc nie będę oceniał. Na tych zdjęciach widać wyraźnie, ta kostka jest porzucona, aczkolwiek nie chcę nikogo bronić, no. Kostka leży, ktoś może powiedzieć, że kostka leży na pasie zieleni, bo jest tam... Jest niby jako pas zieleni, bo no to, może no, rzeczywiście, tylko piasek, tam nie ma piasku, piach, tak. No. Obok droga też nie jest najlepsza i wiem, że to jest też droga, która prowadzi też na okulistykę. Na rehabilitację też, bo sam tam chodziłem. Być może na rehabilitację, neurologię. Więc ludzie z chorymi nogami również tam się poruszają, czy ludzie o kulach. Jak ja tam chodziłem, no mówię, 2 lata temu, jak miałem te problemy pooperacyjne. Ta kostka też taka była? Nie było takiego problemu. Tam było przejście w miarę przyzwoite. Teraz, no na pewno ktoś powinien się tym zainteresować. Jest to problem, bo jeżeli osoby niedowidzące, czy no właśnie po zabiegach, po różnych takich rzeczach idą, mają ograniczoną tą widoczność, mogą sobie krzywdę zrobić. Aczkolwiek, no mówię, z drugiej strony mówiąc, idąc tą drogą, która jest chyba dla samochodów, bo tam teoretycznie teraz nie ma wytyczonego przejścia, tak, żadnego dla pieszych. No raczej, jeżeli samochód nie będzie przeszkadzał, to raczej człowiek powinien przejść normalnie, aczkolwiek na pewno jest to poważny problem, uporządkowany powinno to zostać jak najszybciej. No też tak myślę, tym bardziej, że to było zgłoszone i dziwię się, że żaden z pracowników szpitala nie zauważył tego na grupie Włocławek i okolice. Tam nie ma jakiegoś rzecznika ZUS-u? Bo to by bardzo pomogło, tak? Czy ktoś symuluje, czy nie, bo jak się potknie, to znaczy, że jednak nie, a jak przejdzie to widzi dobrze. To znaczy, że coś... Nie, ja tu uważam, że jest coś innego. No, chcą mieć więcej pacjentów, żeby od razu na ortopedię trafiali. Znaczy, tam też jest wyjście z tych poradni i tam też jest między innymi ortopedia na dole. No to dlatego od razu jest pacjent. Ale nie, bo ortopedia jest z drugiej strony, słuchajcie. Ale wejście jest do poradni ortopedycznej z jednej i z drugiej. Tak? Tak. To tego... Miałem przyjemność tam, często bywałem. To jest ten sam problem, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli ewidentnie widać, że nie ma gospodarza, który by prawidłowo gospodarzył tym swoim... Znaczy to wstyd się przejść przez takiego dyrektora czy prezydenta miasta po ulicach miasta i sprawdzić, gdzie jest problem? Waszym zdaniem? Ja myślę, że to jest bardziej kwestia koncentracji, czyli na czym skoncentrowane są dane osoby, tak? I myślę, że akurat na tym nie są skoncentrowane. Okej, dobra, to przejdziemy do drugiego tematu. Dzisiaj, znaczy wczoraj była sesja Rady Miasta, tak, dzisiaj jest środa, wczoraj był wtorek. Radny Chupało, ja tutaj może Państwu puszczę, bo dostałam linka z tym, jak to Radny Chupało powiedział, żeby nie było. To usłyszycie. Radny Chupało niestety nie mógł dzisiaj przyjechać do nas do studia. I znaczy wczoraj była sesja. No nie puszczę, bo będzie słychać głos. Radny Chupało wczoraj na sesji Rady Miasta wystąpił z interpelacją, o którą wcześniej poprosił go jeden z internautów, Piotrek Busz chyba. Mianowicie interpelacja dotyczyła tego, że żeby osoby, które adoptują psy ze schroniska, zostały zwolnione z opłat, z tych podatku na psa, tak? No i przed wywiadem, przed programem rozmawialiśmy, że oni są zwolnieni chyba 2 lata. Jak wyadoptują te psy. Czyli rozumiem, że ta interpelacja dotyczyła całkowitego zwolnienia.
Jeszcze muszę sprostować jedną rzecz. No, którą? Jest drugi, bo pierwszą była radnego włoska w tamtym roku, która złożyła taką samą interpelację. I nic się nie zadziało? Nic się nie zadziałało. Okej, okay. To na tej interpelacji zatrzymaliśmy się, a zobaczymy interpelację radnego Chupało. No, Piotrek Busz tutaj napisał: panie radny Jarosław Chupało, doceniam to, że wystąpił pan z interpelacją w tej dla wielu ważnej sprawie. Teraz musi pan pójść za ciosem i naciskać, by ta interpelacja nie skończyła się jak ginę w koszu na śmieci. No dobra, no to czy to jest słuszna interpelacja, waszym zdaniem? Czy to zachęci ludzi do adopcji zwierząt? Może nie do zachęci, bo czy to jest do zachęcenia, to jest trudno powiedzieć, ale no, na pewno miasto wydaje bardzo dużo pieniędzy na utrzymanie każdego psa w schronisku. Zgadza się? Okay, no. Jakoś było to ostatnio liczone. Ktoś podał na właśnie jakiejś grupie facebookowej, że to są grube pieniądze. Mm-hmm. No i może jednak zachęci trochę. Może źle wcześniej się określiłem. Nie. Miasto wydaje pieniądze na utrzymanie psa. Tak. Znaczy na utrzymanie schroniska. No bo tak, no bo to no wiadomo, no. Koszty wyżywienia, koszty lekarzy, wyżywienia, lekarzy, obsługi. Przeliczenie na jednego psa. Przeliczenie na jednego psa. Ale ten przychód z podatku od psa, ile, jak, nie wiem, ile wynosi podatek? 40 zł. 40 zł. Mhm. Obecnie tak. Rocznie. Rocznie. Tak, 50? To podniesiony został w tym roku? Być może, no i ważne, no 40-50 dycha różnicy. No to nie są jakieś wielkie pieniądze na cały czy rok. To po pokryje koszty utrzymania psa w schronisku? Pierwsze zasadnicze pytanie powinno być, czy miasto ściąga od wszystkich, którzy mają psy, ten podatek rzeczywiście od psa? Czy rzeczywiście wszyscy posiadacze zwierząt, tam psów, płacą ten podatek, nie? Bo jeżeli miasto by ściągało te 50 czy 40 zł rocznie, to może by nie było problemów z kosztami utrzymania schroniska, a może ale by... Czy ten podatek za psa idzie na utrzymanie schroniska? Nie wiem, czy idzie na utrzymanie schroniska, ale na pewno fajnie by było, jakby dodatkowo szło na sterylizację, na przykład bezpańskich psów, czy tam kotów, czy tam sterylizację psów takich, których znaczy na takiej zasadzie, opłacisz ten podatek, masz ten kwit, idziesz, wysterylizowują ci jednego psa w roku, załóżmy, tak, nie wiem, twojego psa, od którego płacisz podatek. Jak to wspomniałaś, to o tyle jest bardzo wygodne dla miasta, że przy zwolnieniu na 2 lata ktoś, kto bierze psa ze schroniska, jakby wiadomo, od kiedy musi płacić podatek. Mhm. Bo ktoś, kto ma psa i nie zgłasza tego psa, to nikt o nim nawet nie wie, tak? No tak. Także z tego punktu widzenia to rzeczywiście to jest troszeczkę niezdrowa sytuacja, tak? Bo w momencie, kiedy bierzemy psa, już wiadomo, że deklarujemy, od za 2 lata będziemy płacić podatek. Także z tego punktu widzenia rzeczywiście ma to sens i rzeczywiście wydaje mi się to dobrym pomysłem. Piotrek Busz pisze: 9 zł na dobę utrzymanie zwierzaka kosztuje schronisko. No właśnie. No to przejdź. Przepraszam. No wyciszam ten telefon. No czemu on? 9 zł razy 365 dni to jest 3285 jeden pies kosztuje rocznie. Czy to jest, Piotrek? No to myślę, że wszystkie koszty w to wchodzą, 9 zł, nie? Czyli karma, obsługa tego schroniska, plus jeszcze tam, nie wiem, jakieś leki i tak dalej, i tak dalej. No i może na to 40 zł, 50 zł na cały czas się pozbyć? Może i rzeczywiście. Się opłaca. No dobra, to teraz przejdźmy do kolejnego tematu, który chciałam, żebyśmy poruszyli. Już go otwieram. Norbert Struciński opublikował na grupie Włocławek i okolice post, który zatytułował tak. Oto najnowszy pomysł na rewitalizację Śródmieścia. A ja się zastanawiam, ilu spawaczy albo kierowców można by wyszkolić za te pieniądze. O co chodzi? Kolejnym tematem procesu rewitalizacji, budowania więzi społecznych jest za kilka tygodni realizowany projekt społeczny Latarnicy Procesu Rewitalizacji. Finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, koszt projektu to kwota 800 tysięcy. Celem projektu jest wyszkolenie, przygotowanie 38 latarników, którzy będą blisko mieszkańców Śródmieścia, będą pośrednikiem między instytucjami typu PUP, tam, czyli Urząd Pracy czy MOPR, to są takie jednostki, które mają wysokie kompetencje interpersonalne, aby mogły współpracować, pracować i pomagać mieszkańcom Śródmieścia, podkreśla Monika Jabłońska, czyli pani wiceprezydent. Projekt rozpoczyna się w tym roku i będzie trwał do końca przyszłego roku. Czy to jest dobry pomysł według was? Tacy latarnicy. To znaczy tak, to może ja się wypowiem, bo z tego
akurat no, troszeczkę... Poczytałeś. Poczytałem, tak, bo jest to w jednym z moich ulubionych kierunków. No. Zresztą jestem sam mieszkańcem Śródmieścia. Czyli to bezpośrednio będzie Ciebie dotyczyło? Poniekąd. Poniekąd, tak. Jesteś mieszkańcem strefy rewitalizacji? Słucham? Mieszkańcem strefy rewitalizacji jesteś? Tak. Z tego, co mi jest wiadomo, projekt ten został złożony do Urzędu Marszałkowskiego już w tamtym roku. I no, urząd czekał na odpowiedź o dofinansowanie. Znaczy Urząd Miasta czekał od Urzędu Marszałkowskiego na odpowiedź. Tak. Okej, okay, dobra. No, tutaj zrobiłem sobie takie notatki. No proszę przeczytaj, Już podczas przygotowań gminnego programu rewitalizacji uczestnicy komitetu wskazywali różne osoby zamieszkałe w Śródmieściu, które pełnią rolę akwizycyjną wśród swoich sąsiadów. Uh-huh. O co tu chodzi? Że tymi latarnikami nie będą, tak jak tam jeden komentarz gdzieś przeczytałem, ktoś napisał, że... Czyli robota radnych z KO i ich wspólników. Coś takiego, tak. To napisał Piotrek Buszner. Chodzi to o to, przynajmniej chodziło. W tym pierwotnym kształcie, że będą to osoby, których to dotyczy. Okej, okay, czyli wybrani spośród tych ludzi. Spośród tych ludzi, którzy są zagrożeni tym. I myślisz, że uda się ich przeszkolić psychologicznie, pedagogicznie i tak dalej? Bo też masz taką takie, informację tak, tam, jest, nie? Takie są założenia. Czy się uda? Ciężko stwierdzić. No ale nie wszyscy może się nadają na przeszkolenie psychologiczne i pedagogiczne, no bo takie przeszkolenie też musi mieć jakiś poziom. To znaczy tak. Mi się wydaje to dosyć proste, dlatego że to mi się wydaje, że to nie jest problem, nie tyle problem jest po stronie mieszkańców, co jest po stronie właśnie urzędników, żeby się dogadać. Także jeżeli w tym kierunku pójdzie to szkolenie, to wydaje mi się, że to się uda. Ale twoim zdaniem powinni być tacy latarnicy? Wiesz co, wydaje mi się, że pomysł... Tacy streetworkerzy chyba nawet, ktoś tu użył słowa. Że sam pomysł nie jest wcale taki zły, ja tak to oceniam. Tylko jest jeden problem w tym wszystkim. Ja na przykład straciłem zaufanie do władz, jeśli chodzi o zaangażowanie i o priorytety, które nimi kieruję. Mhm. I tu widzę problem. Jeżeli, słuchajcie, no to będzie bardzo łatwo poznać efekty tej ich pracy. I dosyć szybko. Jeżeli efekty będą, to wszystko w porządku, tak? Jeżeli się skończy tak jak z wieloma inicjatywami, które są po to, żeby być, to wtedy to rzeczywiście, to się mija z celem, to szkoda w ogóle tych pieniędzy. No dobra, ale to 8 stów trzeba wydać, żeby kogoś nauczyć chodzenia do pośredniaka? Czy do rozwozu? Nie, to też nie chodzi właśnie... Tak, bo ostatnio, słuchajcie, ktoś napisał, że nie będę tego komentowała. Kawiarnia jest od picia kawy. O, tyle może. W każdym razie Śródmieście Cafe jest też od picia kawy. Żeby później znowu były komentarze nie takie. To dotyczy bardziej tego, że ci ludzie będą współpracowali, nie wiem, odwiedzali, tak? Ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że jeżeli ktoś, kto jest zaangażowany, mieszka w Śródmieściu tak jak ty, widzi pewne rzeczy. I widzi na przykład, że któryś z właścicieli kamienicy czy któraś wspólnota jest zainteresowana współpracą z miastem i są w stanie zrobić te zmiany w sposób taki uporządkowany, systematyczny, to wtedy warto przedstawić, właśnie rozmawiać z urzędnikami, przedstawić ten projekt i przedstawić go jako wartościowy, jako ten, w którym, który być na przykład powinien być realizowany w pierwszej kolejności. Albo to jest w jakimś ciągu. I ja to widzę w ten sposób. Jeżeli to będzie w ten sposób, no to będziemy szybko dosyć widzieli efekty tej pracy, tak? Bo w tej chwili to jest to takie trochę chaotyczne, nie? Ja już kiedyś o tym mówiłem, że dla mnie rewitalizacja powinna się zacząć od na przykład od remontu dachów, tak? Mhm. I teraz jeżeli przeznaczamy cały budżet na remont dachów w Śródmieściu. No tak, ale ktoś ci zaraz powie, że wszystkie dachy nie jest potrzeba wyremontować. Remontowane są to dachy jest ale to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli wyremontujemy dachy, to wtedy spokojnie możemy iść na dół, tak? A jeżeli mamy wyremontowaną jedną kamienicę, a obok jest 5, które wyglądają fatalnie, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia, oczywiście mam na myśli z punktu widzenia miasta, tak? Jeżeli to tworzy jakiś ciąg,
to w tym momencie to ich wizualnie wygląda i zachęca i wtedy mogą powstać jakieś lokale, które funkcjonują, które ożywią tą daną dzielnicę. Ale jedna poszczególna kamienica gdzieś tam w środku wstrzelona i włożone w nią cały budżet powiedzmy jednego roku, no to takie trochę według mnie jest... Ta rewitalizacja się będzie ciągnęła latami. No właśnie, ja tylko wszyscy, bo wiecie, ja cieszę się, że stare miasto, jeżeli możemy tak nazwać, Śródmieście, może bardziej. Gdzieś tam jest próba naprawienia, jak to wygląda. Wygląda dramatycznie i tragicznie. Ja tak wszystkim, którzy twierdzą, że u nas ta rewitalizacja się dzieje, to zalecam przejście na profil facebookowy pani prezydent Łodzi, Hanny Zdanowskiej. Popatrzcie tam, jak wygląda rewitalizacja Łodzi. Ja się zawsze zastanawiam, czemu tam można, a u nas nie. I prezydent z tej samej opcji politycznej, z Platformy Obywatelskiej. I tam cała ulica jest rewitalizacja całej ulicy. Nie wiem na jakiej zasadzie, nie wiem skąd pieniądze biorą, no chyba też im z nieba nie spada, tak? Więc jak ktoś będzie chciał użyć słowa rewitalizacja, to najpierw niech wejdzie na stronę chociażby Urzędu Miasta w Łodzi i tam popatrzy, jak ta rewitalizacja wygląda, a później mówi o rewitalizacji w Łodzowku. Dla mnie trochę, no może pomysł ma cel dobry, natomiast lepszym pomysłem na pewno byłoby zapewnienie klubowi bokserskiemu Start dobrych pomieszczeń, bo oni walczą z tym, żeby młodzież nie trafiała na ulicę, tylko i zrobiła coś złego, tylko żeby się rozwijała. Ale ja bym nie stawiał tego albo, no bo to są jakby dwie zupełnie różne sprawy. To jest inny budżet, to jest inny budżet. No, jeżeli osoby, które się tym zajmują, postawią sobie na cel właśnie to, żeby to miasto nabrało atrakcyjności, i w odpowiedniej kolejności, tak? No to w tym momencie jakby to się staje dosyć, no może nie proste, ale w tym sensie proste, że kierunek jest łatwo obrać, tak? A jeżeli to jest tylko po to, żeby wydać określone pieniądze na ten cel, no to wtedy tak to wygląda, tak? Że mamy tu strzał, tu mamy strzał i to tak naprawdę... I nie ma kasy. I naprawdę to nic to nie daje dla miasta. No tutaj akurat w przypadku tych latarników to jeszcze też warto dodać, że to mają być ludzie, którzy mają pomagać tej lokalnej społeczności, bo to nie chodzi o samą rewitalizację, tylko o tej społeczności, która... Jest w trakcie rewitalizacji, w cudzysłowie tak, oczywiście. Na tym terenie. No ona też musi przejść jakąś rewitalizację, taką psychiczną, no bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli dostaną odrestaurowane kamienice, to oni muszą wiedzieć, że muszą o nie dbać, tak? To tak, no to już bardziej bym to pod resocjalizację podciągnął. Ja jestem po pedagogice, więc może nie potrafię używać odpowiednich słów. Ale to chodzi o to, żeby im pomóc w rozwiązywaniu tych problemów codziennych, nie na zasadzie, że jestem latarnikiem, potrzebujesz pracy, ja idę ci ją załatwiam, ja idę za ciebie do urzędu. Nie, na współpracy po prostu tych latarników, tych ludzi, którzy już się angażują w coś, są widoczni, są znani ze swojej, powiedzmy, może nie tyle znani, ale w tym sąsiedzkim gronie ludzie widzą, że oni coś robią i że można z nim współpracować, można coś osiągnąć, można zrobić jakieś spotkanie, no można jakąś wspólną inicjatywę zrobić, żeby to działał na tej zasadzie. Nie na tej, że ja jestem, ja idę, ja ci wszystko załatwię. No mnie w teorii to się na przykład podoba, nie? Ja to widzę. Kupujesz to? Projekt ma trwać do końca przyszłego roku, ocenimy, zobaczymy. No tak. Tak, na razie możemy sobie porozmawiać. Mówię, z tego co ja wiem od początku, założenia były, i teraz są opisywane troszeczkę inaczej, nie wiem, czy po prostu ja nie rozumiem tego, co jest teraz pisane, może innymi słowami, bo jest to trochę zmienione, no ale no, poczekamy, zobaczymy. No, moim zdaniem pomysł nie jest zły, a wręcz nawet dobry, ale to jest tylko moje prywatne zdanie, jako mieszkańca właśnie tej okolicy. Każdy może być inny, tak powiem. To tak jak wspomniałaś o tej Łodzi, rewitalizacji Łodzi. Najważniejsze są osoby, tak? Można powiedzieć, najważniejsze są nazwiska. Oczywiście nie w sensie takim, jak się kto nazywa, tylko w sensie takim, czy to są osoby, które będą zaangażowane w ten cel konkretny. I to jest jakby sprawa prosta, bo można każdy najszlachetniejszą ideę można uwalić, tak kolokwialnie mówiąc, jeżeli się nie dobierze odpowiednich ludzi, tak? No i to jest tylko tyle i aż tyle. Okej. Jakiś czas temu podejmowaliśmy temat in vitro, no bo z pomysłem na sponsorowanie mieszkańcom, parom,
procedury in vitro, która jest bardzo droga, wystąpiło SLD. No i teraz coś czuję, że Koalicja Obywatelska się do tego pomysłu przytuliła. Pomysł rzeczywiście dobry. Jestem zwolennikiem pomagania ludziom, którzy mają problemy z tym, żeby mieć własne dzieci, bo niektórych nie stać. Powiedzmy sobie, taki jeden zabieg kosztuje 20 tysięcy, a wielokrotnie na jednym się nie kończy. Nie każdy dostanie kredyt na in vitro, nie każdego stać na to, żeby wziąć taki kredyt. I uważam, że osoby, które są związane z miastem, które chciałyby wiązać swoją przyszłość i żeby te dzieci też miały przyszłość związaną, w sytuacji, gdy liczba mieszkańców zbliża się do 100 tysięcy, to jest świetny pomysł. Czy wy jesteście zwolennikami tego pomysłu? No i tu już widzę dwóch reprezentantów na tej konferencji prasowej, która miała miejsce. Dwóch reprezentantów PO i tylko jednego reprezentanta SLD. Przypomnijmy, to był pomysł SLD. Czy jesteście za tym? Ja na ten temat się wypowiadałem. Ja uważam, że tak, ale pod warunkami. To nie może być tak, że każdy dostanie, kto tylko chce i potrzebuje i tak dalej. No bo to jest pewnego rodzaju inwestycja naszego miasta. Jeżeli ma ona się zwrócić, po prostu to trzeba, zresztą jak każdą wydaną złotówkę, czy może nie jak każdą, ale jak większość wydanych pieniędzy, powinno się traktować jak inwestycje. Inwestycje wkładam i po jakimś czasie wyciągam. W naszych mieszkańców. I teraz by trzeba było tylko się zastanowić, w jaki sposób. Czy to mają być rodziny, tak? Czy to mają być osoby, które mają stałe zatrudnienie w naszym mieście? No, trzeba by się nad tym zastanowić, w jaki sposób to uwarunkować. Bo jeżeli to ma być tylko tyle, że chcę i że mam problem, no to wydaje mi się, że to jednak troszeczkę jest za daleko posunięta, bo to w tym momencie trochę tak pachnie takim populizmem, czyli... Chęcią złapania wyborców. No tak, ja to tak widzę. Tak jak ostatnio mówiłem, też jestem za tym, ale tak jak Ty już mówisz, że na jakiej podstawie wszystko musi być transparentnie powiedziane. Nie ma tu na razie żadnych szczegółów chyba, na razie tylko jest powiedziane, że będzie taki projekt robiony, finansowany, ale kwota była podana tam w tym... Nie. No, jeszcze nie ma nic, żadnych szczegółów opisanych, niczego. Będzie, ale nie wiadomo co, jak. No to jest dla mnie rzucenie takiej... Jeden z internautów skomentował to, jakoś mam takie odczucie, że gdy miasto się sypie, drogi dziurawe, usterki co krok, sukcesów brak, to trzeba chybcikiem złapać za temat, który odwróci od tego uwagę. W niektórych kręgach ociepi nadmantlony wizerunek prezydenta i koalicji rządzącej Włocławkiem. Tak to wygląda. Być może i tak to wygląda rzeczywiście. Osobiście jestem za in vitro, za pomocą ludziom i to jest dobry pomysł, tylko droga władzo, zróbcie to mądrze, nie populistycznie, żeby złapać sobie iksiki w miejscu wstawienia głosów wyborczych. Ale mówimy o rzeczach, które są no proste, no ja jestem na przykład za pokojem na świecie. Tak, to ja też jestem. Tylko jak to zrobić? I to jest, słuchajcie, banały takie to można opowiadać na każdej konferencji w zasadzie, tylko właśnie to dokładnie, co w ślad. Tak? Jeżeli wychodzimy na konferencję i mówimy, jesteśmy za in vitro i tak dalej, no ale tak, mamy wyliczenia, stać nas na tyle, nie stać nas na to, takie są warunki i tak dalej. No to ja widzę, że przynajmniej ktoś się przy tym napracował. Tak? A jeżeli rzuca hasło właśnie w stylu jestem za pokojem na świecie, no to jest mniej więcej... Większość miejsc świata jest też za pokojem na świecie. Tak. Piotrek pisze, dla mnie latarnikiem jest mój radny, urzędnicy, nowe ciepłe posadki i tyle w temacie. Marek Jędrzejewski, latarnicy, czyli przyszłość agitatorzy. To do poprzedniego tematu. Dobrze, panowie, ja już nie mam więcej pytań do was. Więcej komentarzy internautów też nie widzę. Chyba, że ktoś chce dodać jeszcze na koniec, to jest to najlepsza szansa i najlepszy moment na to, żeby właśnie to teraz zrobić. Poczekajcie, zobaczę zaraz, bo może wczoraj był jeden program i ja już później tych nie widziałam wszystkich komentarzy. No nie, niestety nie ma. Jeżeli macie Państwo jakieś tematy do rozmowy, które byście chcieli, żebyśmy poruszyli w naszym wideoportalu, to ja serdecznie Was do tego zapraszam. Można pisać do mnie na Messengera. Dodatkowa rzecz, zachęcamy wszystkich, którzy chcą się wypowiadać na rzecz miasta, którzy chcą zabrać głos w sprawach dotyczących miasta z każdej strony politycznej, czy prawicy, czy lewicy, czy liberałowie, czy centrum, czy Szymon Hołownia. No, słuchajcie, nawet Konfederacja może przyjść, nie widzę problemu. Prawo i Sprawiedliwość... To znaczy nawet może Konfederacja przyjść. Przepraszam, wymieniam tak, że wszyscy ogólnie. Więc jeżeli ktoś chce się wypowiadać, to przepraszam, nie było złośliwe, żeby teraz ktoś tego, nie, bo zwróciłeś uwagę, źle nie odebrał.
Jeżeli macie ochotę występować w programie, wypowiadać się na tematy miasta, na temat miasta Włocławek, to ja was bardzo serdecznie do tego zachęcam, zapraszam. Piszcie do mnie na mój Messenger i możecie dołączyć do nas. Dołączył do nas Kamil, bardzo się cieszę. Chcielibyśmy znać opinię wszystkich mieszkańców, żeby tutaj nam nie zarzucono tylko jednej strony, czyli krytyki władz miasta. Jeżeli ktoś jest zadowolony z tego, co się dzieje w mieście i uważa, że lepiej się dzieje niż na przykład w Toruniu czy w Bydgoszczy, przykładowo podaję, to też serdecznie was zapraszam, z chęcią posłucham waszych argumentów za tym, co macie do powiedzenia. Bardzo serdecznie się wszystkim dziękuję. Szczególnie dziękuję panom, którzy byli dzisiaj moimi gośćmi. Kamil Raus, Tyberiusz Rajs i Tomek Gołębieski. Słuchajcie, następny program będzie dopiero za 2 tygodnie, więc jeżeli macie ochotę nas oglądać, to dołączcie do WLC.pl. Włocławek, Mleko i Miód oczywiście za 2 tygodnie. Wszystkiego najlepszego na wieczór. Dla wszystkich z was, państwa również też życzę. Do zobaczenia. Cześć.